Dzień dobry i bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje od Państwa i od Was, którzy bo było ich naprawdę całe mnóstwo. Nigdy mi teraz nie była tak zielony. Tego nie potem wspominałem meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę ten mecz nie był aż taki trudny do prowadzenia, ale rozumiem, bo grałem z taką ekipą jak Stanami i reszta chłopaków naprawdę można w nie grać i jest to naprawdę przyjemność i wychodzenie z tej sytuacji to jest chyba po prostu domena tego zespołu. Cieszymy się bardzo ogromnie, że tak to tam już prawie ja jako zawodnik możemy dać radość tej społeczności chłopakowskiej. Takimi sukcesami, takimi meczami myślę, że na tym nie poprzestaniemy, bo to środowisko zasługuje na dużo więcej sukcesów. My naprawdę jako drużyna jesteśmy bardzo głodni i mam nadzieję, że przyniesiemy jeszcze Wam bardzo dużo radości w konkurencji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dziękuję tutaj za zaproszenie. Na początek. Ja też rozmawiałem z Mateuszem Wielkim, który grał tutaj w zespole. On niestety doznał kontuzji w jednym z meczów i też musiał obserwować to wszystko, tak jakby jest poza boiskiem, ze skłonności trybun powiedział, że nigdy więcej, że to i tak zawsze zawodnicy mówią, że chyba łatwiej się gra niż obserwuje z boku. Ja też miałem sobie wiele emocji, duże ciśnienie, ale musiałem wykonać swoją pracę. Cieszę się, że był taki w półfinale, tak jak to wszyscy wspominają, zasługa Krzyśka, ten duża. Ja byłem spokojny, gdzieś jeszcze na blisko. Znam go, wiem jaką ma pozycję w zespole, wie jak trener ufa, jak mu ufa, jak bardzo go szanuje, więc widziałem, że się wszystko dobrze skończy. Tak, na pewno teraz jest chwilę pomyślę, że te słowa padały z ustąpka 15 albo 20 razy w trakcie tego momentu, tak nie wychwyciliśmy za bardzo, ale czuliśmy krew i myślę, że nie mam konkretnego słowa, ale to Tomek przekazywał na tym czasie, my wszyscy czuliśmy gdzieś lęki i naprawdę szliśmy tam zrobić to, co Tomek powiedział, także tyle. Średnią przełamę do technikum budownicy. A co potem? Co potem? Tak, ja właśnie jestem w takiej przygodzie edukacyjnej, to właśnie 4 lata technikum budownictwa skończyłem, ale to właśnie mi to nie pomogło teraz w tej pracy. To co potem? Później udałem się na WF, też tam chwilę grałem się w półkę, w drugich ligach. Później jakby klub mój, w którym grałem, bo nie przetrwał próby czasu, rozpadł się, nie miałem do wyboru. Dostałem pozycję bycia drugim trenerem w Krakowie, w Abieku. Zwolnił się statystyk tego klubu i trener mi po prostu do pracy zaproponował. Może to była taka propozycja, ile jedną stronę nie mogłem jej odrzucić. Więc to wiem, ale pamiętam do dziś, że Kubacki powiedział, że Kamil leciał, a zobaczysz, że kiedyś się to życiu przyda i się to odda. No i teraz mogę chyba powiedzieć właśnie po tym sukcesie, który osiągnęliśmy w Paryżu, że chyba mi oddało. Także dziękuję.